User in your channel started recording. Yo ludziska, witam was wszystkich, z tej strony Darf i jest ze mną Drakej oczywiście. Tak, no i powracamy do Residenta 6, tym razem w innej kampanii. Tak, zdecydowaliśmy wspólnie, iż będziemy nagrywać kampanię Jake'a, czyli syna Weskera. Tak, ponieważ teraz można być jakieś ciekawe wątki związane właśnie, że właśnie jest ze Swagsterem. Swagster? Tak. Może będziemy na tyle samo swagu! Yo, nie. Swag power! Dobrze, no już mam odkreślone, że kampanię Leona już mam zakończoną. Teraz trzeba poczuć tę moc. Na kampanię Jake'a, którego ja wstyd się przyznać, nie wiem jak się jego imię pisze. Też lecimy na tym, na hardzie? Generalnie nie było tak źle, twierdzę. Pewnie. Myślę, że na normalu byłoby za łatwo. A jest lepszy poziom trudności? Są dwa lepsze, jest zawodowiec i jest brak nadziei. Na braku nadziei grę. Na braku nadziei grę z moim kuzynem i jest problem, tyle ci powiem. To może zawodowiec? Nie przesadzajmy, bo gdzieś się zmulimy i wiesz, seria na to będzie cierpieć, twierdzę. Nie? Dobra, dalej. Dobra. Trudne. Hard. Ja wciąż myślę, że jesteśmy na tyle zajebiści, żebyśmy poradzili sobie. Oczywiście jako Jake. Wiesz, i to tak zawsze gra idzie troszkę gorzej na nagraniu, nie? Bo troszeczkę tej... Tak, bo musimy się skupiać na komentowaniu i w ogóle to wiem. Wszystko stawienie regionu, prywatna... Ziomuś, robię to tyle, co ty. Ty robisz to teoretycznie nawet dłużej. No, ale mniej, bo ty kurwa cały czas nagrywasz. Ja napierdalam, ja nie mam życia. No ty nie masz życia, ja mam fuj czasu wolnego, ale ja nie mam gry. Znaczy wiesz, ja nie mam życia... Gracza. Gracza, tak. Ja mam życie lenia. Ja mam życie lenia / gracza / Ziomuś, moje życie aktualnie wygląda tak. Idę spać, wstaję, gram w Dark Souls'a 4 godziny, idę spać. Rozumiem. Ogólnie miałem dzisiaj zajebisty sen. Dostałeś już zapro? Ach, możliwe, kurwa, tak nie patrzyłem. Do! Ogólnie miałem dzisiaj taki tak pojebany sen. Tak minutę temu. Słuchaj. Obudziłem się, znaczy zaczął się sen tak, że siedziałem tak jak teraz siedzę, nie? No. I otworzyłem szafkę. W szafce miałem fuj trawy, kurwa, kilogramy, tony, kwantyliony tych ton, nie? No. Te trawy. Takie jakby, kurwa, szeszetkach. No. Czy nie? Bardzo takie zawinięte. No, ogarniam. Trawą no. Też. No. Anyway. Szafki też, to samo, nie? Kurwa, wszędzie się zioło wala, wszędzie. To ja, o dziwo, zamiast palić, wziąłem, kurwa, zacząłem rzucić te zioło, kurwa. LOL. Ale czekaj. Stary kascenka, opowiesz później. Okej. Idzie sobie łysy łeb Jake. A, śniadanie. O, wstrzepia sobie słak pewnie. No a jak? Ma jakieś ziomki? LOL! Jake zadaje się z ciekawym towarzystwem. To tak nawiązując do twojego snu o trawie, nie? Oni sobie wstrzykują marihuanę pewnie. Czego to nic nie obchodzi, widzę. O, sorry, miałem wyłączyć mikrofonu. Boko. To zombie, nie? Nie wiem. Jake jest żulem. LOL! What the fuck? Definitywnie twierdzę, że Jake ma swag. To nie jest zombie, to już jest jakaś dura mutant, kurde. A Jake ma głos Snowa z Final Fantasy 13 i szefa świętych ze Saints Row. Ewentualnie tego, bohatera Bioshocka Infinite. Ty widzisz, co on robi? Swag. Jak nie to much swag. To much swag. Swag is strong in this one. Uwielbiam głos tego gościa. LOL. Gościu zaczął płonąć. Ada? Y...
Okej, zaczynamy z grubej rury, widzę. Abaha, bo to zmienia w ich takich chujków, tak? No. Rozumiem, rozumiem teraz, czaję. Lol. Też jestem, kurde, chytry, patrz. Złapię ją? Jak myślisz? Nie. Lol. Szkoda, że, tak, że jesteś taki brzydki. Swag, Swag akurat tego nie robi. Tak, grywałem brzydszymi. Okej. Grywałeś? Tylko grywałeś? Co? Myślałem, że co więcej. Problem? Nie, no co ty? Uwielbiam to, że teraz gram jako Jake, ale daj mam na ekranie wczytywania Leona pokazanego. No, też mam. Szukanie osłony! Ja mam zapasy lekarstw. O. Lol, inny interfejs. Co? A nie? Patrz na ten telefon po prawej. Ja nie mam, ja mam takie same. Lol, ja patrz na to, co mam, patrz co mam. Look what I have. Masz kurwa kopniaka. Nie, masz pałkę, masz tą pałkę teleskopową. Ej, razisz mnie. A dużo ci to zabiera życia? Nie, nie zabiera. Ja niestety nie czuję mocy słagu w nim. Szkoda. Buu, nie mam dual wieldingu. Ale kurde shit. Dobra, ciśniemy. Ej, śmieszny biega, Jake. Ja mam ogólnie... To ja mam pistolet z celownikiem, ale nie mam celownika. Znaczy nie mogę używać go. A. Fajna kurteczka ogólnie. A, LOL! What the... Ej, czekaj. Ej, wy typy! Co? Patrz to. Patrz to. Patrzę. Wow. To nie jest mój atak wręcz. To nie jest mój atak wręcz. Mam to zamiast... To mam wiesz, mój pistolet i koło tego, w ekwipunku zamiast broni, mam walka wręcz. A ja mam pałka elektryczna. Swag is strong in this one. Anyway, kontynuujmy twój sen, opowiadanie no. No, zacząłeś rzucić tą trawę, no. Tak, zacząłem rzucić tą trawę. Tam troszeczkę spaliłem je, nie? No. Potem sobie zacząłem, kurde, jak Spider-Man bujać się na pamięcie po jakichś amerykańskich budynkach, nie? Jakieś wybuchy, akcja. No, oh fuck. Nie idź! Trają. Anyway, to akcja i nie takie rzeczy. No, o kurde. O. Okej. No. I zacząłem, nagle się obudziłem, jak patrzę. Jakiś na trawie jestem aerobik robię, nie? No, lol. Taka incepcja, nie? Taka sencepcja. Na trawie i robię aerobik. No, wow. Fuck. Rany, gdzie my jesteśmy w ogóle? Nie wiem, ja tu się skupiam na śmiechu. Ja na grze. Anyway, jakiś aerobik na trawie robię, nie? No. Ogarniesz aerobik. I też na trawie. Też na trawie, wszystko na trawie. No to by... Ej, yo, tu jest ten. No, fakt, pierwszy fakt, że na trawie. Teraz, słuchaj. O, siema. Ty bijesz. Myślałem, że jesteś normalny. To jest. Co? Gdzie ty jesteś w ogóle? Pierdolisz mi w jakimś śnie i nie wiem w ogóle, co się dzieje, kurde. No. A potem najlepsze. Próbowałem wcisnąć, kurwa, trawkę do inhalatora i się nim sztachać. Jesteś, kurwa, ułomny. To był sen. Ej, ja miałem dosłownie 5 naboi w magazynku. Nie mam już nic więcej. Myślałem się... Tak, no, mili time, dokładnie. Ale ty, powiedz swój najdźwięczy sen. Człowieku, może prowadźmy grę, co ty na to? O snach pogadamy sobie i o innych fantazjach erotycznych później. Masz fantazje erotyczne? A kto nie ma? Ej, co się dzieje w tym scenariuszu? Wszystko kurwa wybucha. Jak w jakimś filmie, tym jak się... Ten koleś jak się nazywał? Chuck Norris? Nie. Rambo? Nie, no ten kurwa, ten scenarzysta. Był mem o nim, że o, tak by wyglądał Michael gdyby Bay. On robił go. Michael Bay, weź mnie podnieś. Ej, nie wiem co się dzieje, wszystko wybucha, wytyfy. Nie mogę normalnie biec, bo wszystko kurde wybucha. Opierdolę z tiktaka. A ja pałką elektryczną będę bił. Ej, nie mogę przejść, wytyfy z tą grą. Nie mogę się kurwa ruszyć. Do budynku, no, nareszcie.
Myślę, że złapie torpedę w rękę. To było w jego stylu. Znaczy w stylu Weskera. Gdzie ty byłeś? Nie wiem, mnie wysadziło. Jestem w totalnie innym miejscu teraz. Ciebie to oczywiście kurwa nie ma. Ja zginę, nie? Ja zginę teraz. Bo nie wiem, gdzie mam kurwa iść. A tutaj. Okay. Masz ten magiczny przycisk L2, który pokazuje ci drogę. No właśnie. Dopomogło mi to. Czas na tiktaki i malaki. Michael Bay, kurde. Resident Evil w reżyserii Michaela Baya. Generalnie pieprzę tą walkę, biegnę po prostu dalej, bo tutaj jest za dużo wybuchów, żeby walczyć moim zdaniem. Idziesz? Bije się. O, olej ich, olej ich. Okay. Olej. On był ogólnie stałem metr przed nim, a on kurde nie mógłby mnie trafić z maszynówki. Fuck logic. Fuck logic. Fuck tak. Death logic. Musimy się przedostać do jakiejś normalnej lokacji, gdzie nie będą cały czas wybuchy, bo nie ogarnię, co się dzieje. Alright, first things first. I want 200,000 up front, another 200 when this is over. I want BOWs. Those are extra. Czy Jake jest płatnym mordercą? I'm not here to hire you. What? Why are you here? Your blood. What, are you the Red Cross or something? We're all exposed to a new virus called the C virus. Mm-hmm. The same strain that you just took a dose of. It didn't affect you because you've got the antibodies. Right now, we're racing against a global bioterrorist attack and we needed a vaccine yesterday. We need you, Jake. Dlaczego mi się zdaje, że moja postać jest takim kurwa dzieckiem małym? Też mi tak wydaje, taka małolata typowa, nie? No, taka kurde. Wiesz, Japan, nie? No. Japończycy uwielbiają stawiać kurde nieletnie dziewczynki jako główne bohaterki. Czuję, że będzie dużo, dużo tak, tentaklu. Tak, do tego jeszcze dojdziemy. Ręki nie pierdoli. Szybko go opanował sytuację. Ammo, fuck. To szczerze, że się polubimy w trakcie tej kampanii, zmienił zdanie czy coś. No, wiesz. Trawka! Standard. Masz? O, dobra, jest roślinka. Świetnie. Właśnie tego potrzebowałem. Ja wiem, że spadłem, a ty nie chciałeś mi pomóc. Myślałem, że tam jest na dole kładka i zaskoczyłeś po prostu dalej. Nie. Lol. Sorry. Not this time. Looks like they're expecting us. We're gonna have to shoot our way out. Agreed. We don't have a choice now. Nie widziałem, jak to wygląda. Jake podszedł do gościa i zrobił mu suplex idealny po prostu. My god. Temele. Weź ogarnij tego gościa. Mój koleś. Dobra, bierz go. Boom. Boom. Nice. Temele. Takie przesadzone. Oh, hello, co to? Normalnie, kurde, twoja postać powinna być w kolejnej części Assassin's Creed. Czekaj. Kill from the ledge. Tak. Na dół. Na to wygląda. Oh, fuck, gościu. Coś mówiłeś? Nie. Szkoda, że generalnie Jake ma tę samą animację ataku co Leon. Tylko w sensie wy tym, wiesz, R1. Ja nie. Moja postać jest totalnie inna. Ja mam te same co... O, paso! A dobra, this is Sparta, okej. Okay. This is easy. Gdzie my kurwa jesteśmy? W Białym Stoku czy co? Coś. To białej w ogóle. Nie, ja on z tym swoim słagiem, jakbym wypieprzył, to by walnęła w księżyc z głową. Ale ja muszę cisnąć na górę i tam... Białej grani. To są skrzyni. Skrzynią. Tak. Punkty umiejętności. O, ale fajnie, wchodzi po drabinie. Tak kurde, co parę szczebelków. Banda sobu. Ej, czy ty to widziałeś, co właśnie zrobiłem? Nie. Jake chwycił się jakiegoś kurde kabla wystającego i zrobił tutaj po prostu parkura. Ej, widzisz mnie jeszcze? Widzisz moją postać? Widzę. Patrz to. Przesadzone w chuj, kim ty kurwa jesteś? Asasynem, dziwko. Już nawet nie asasyn, to już jest. Tato, to jest mianą po tato. Gdzie ty jesteś? Chodź.
przykopnąć ci drabinę. No, niestety Wallrana się nie opanowałem. Po co to ci nauczy? Da. Chodź za mną. O, tu jest ten, Budge. Aaa, spadam! Ja jestem, ty oczywiście wybiegłeś na pałę, więc ja jestem tak kilometr za tobą tylko. No, coraz za murzynami. A. Ty, brak niewidzialnych ścian, good to know. Pyk. Yeah! Tak, błogosławmy drzwi naszymi stopami. Wydaje mi się, że Jake jest płatnym zabójcą. O, gościu biegnie. Już nie. Jesteś taki gruby. That's swag. Tam ktoś próbuje z karabinu do nas. Fajnie się ten, fajnie płoną po śmierci. Ja biorę pałkę. Jestem pałkozją i będę bił pałkami. Jesteś pałą. Jestem pałą. Wrzuć mnie to, będę bił pałą. Wrzuć mnie, ja ich zabiję. Go. Już pewnie nie mam kogo do zabicia. Astro Jump! Yeah. Nie ma przeciwników do zabicia, kur. Biłem wszystkich. O, dzięki, teraz mogę zrobić super parkura. Jake, Uber parkour, yeah! Oh fuck! Nie. Jestem milicą, jak zakonny. O krab! Rewolwerów by to lubił. Ja pieprzę! Jezu Chryste! Helikopter strzela, ziemia się wali! Muszę uciekać! Ale słyszysz? Tak, nie słyszę! Gościu, strzela do mnie helikopter z minigana! Pomóż mi! Czekaj. Muszę bić się. Ale ogólnie musisz ogarnąć, że... Come on, Jakey. Kurwa, nie, dlaczego muszę walczyć z mutantami? Ja muszę się parkurować po ścianach. Nawet się z nim nie bije, pierdolę. Idź na pałę. Parkour! O, cześć! O, to ty! No. W ogóle tam są... Fajnie. Co tam? Co zostawiłeś tam? Parę dobrych rzeczy ogólnie. Punkty umiejętności, tak. Entrzyt, nie? A, dobra, spoko. I got this. Które się przydadzą. Ano? Między rozdziałami czy coś? Sporo tego gości opuściłeś, nie? No mówię, że przebiegam. Dobij go. Ej, on chyba wybuchnie. Nie, ej, czujesz to? Gościu, wypluł z siebie kulę. Kula daje fula. Masz gościa? Nie. Kula daje fula. Nie znam twoich dziwnych znajomych. Serio? Nie słyszałeś o nim? Nie znam go. Kopnąłeś mnie, wiesz o tym? Znowu. Ej, granat, flash granaty wróciły. Masz? No, ej, ten gościu jest kurde niepokonany jak gołota, coś mi się wydaje. Dobra, rozpieprzę mu głowę. Jak Najman. Potrafi śpiewać i tańczyć. Dalej coś jeszcze jest? Czy mi się nie opłaca wracać? Nie jest. Nie ma nic. Nie ma. Okay. Nie jest, nie ma. Nie my słów. Ciekawe, czy spotkamy tu Najmana. Nie. Raczej Pudziana. Który potrafi śpiewać i tańczyć. Jest miłośnikiem muzyki romantycznej. Nigdy nie chciał walczyć. Nie mam pojęcia, o czym do mnie mówisz generalnie, nie? Cezik, nie znasz Cezika. Człowieku, mówię, nie znam twoich dziwnych znajomych, stary, odpuść mi. Wow, trzeba. No, napierdalają. Idź, znowu to jest etap, przebiegnijmy przez niego. Biegnijmy. Tu nie mamy broni, a ci są chujami. Błogosław. Pomóż mi z tą magiczną bramą. Mam teraz na ludzi. No. Przejebane, wolałbym ze zombimi walczyć. Znaczy jakby generalnie gra to nas jakoś prowadziła na zasadzie, wiesz, prowadzenia po prostu, to byłoby fajnie. Tak zaczynamy generalnie z grubej rury, nie wiemy co się dzieje. Do siebie napierdalają, nawet nie wiemy kto się z kim tłucze. Anom. I kurwa, ogólnie dobrze jebią, a my mamy małą amunicję i no nie mamy zbytnio... O fuck, co tam jest? O, kojarzysz gościa? Tak. Zaprzyjaźniłem się z nim. Tak. So hardcore. Chyba trafiliśmy z jakiegoś dziwnego burdelu. O, wrócili. Ktoś miał trzy oczy, widziałeś? No. What the fuck?
Wow, takie kurwa szybki. Ja pierdolę, patrz co robi, patrz co robi. Miota nim jak szatan. A nasza ekipa z pistolecikami. Ale w ogóle butla. Jest tu jakiś cwaniak. W nią strzelić. Jest tu jakiś cwaniak? No ja jestem cwaniak, a co? O kurwa, wkurwił się. W butle tamto, w butle. Dłe barrel. Butla. Ja zrobię fajny ślizg, tak też będzie fajnie. O, była. Była. Już nie ma. Wiesz, kampanię Leona zaspoilerowała nam, kiedy ten gościu zginie. No. Niepokonany. Niepokonany, jak gołota. Najman. Najman raczej jest pokonany. Tylko pokonany, on nigdy nie wygrał. I potrafisz śpiewać i tańczyć. Nie śpiewaj, nie śpiewaj na materiała. Gdzie ty biegniesz, powiedz mi? Ogólnie wolno, jak już to robię. Tak mi się wydaje. Jesteś kilometr za mną. No właśnie, dostałem po dupie. No bo nie biegłeś, nie wiem, bo śpiewałeś bez sensu zamiast biec. Ale biegłem przed siebie. Gdybyś nie śpiewał, to byś wiedział jak biec, bo byś słuchał, a ty śpiewasz bez sensu. No. No i biegniemy, no. No i pięknie, widzisz? Jakoś tak wolno to robię, patrz. No bo to ma być epickie rany, no, a nie szybkie, tylko epickie. Patrz, co się kurde dzieje, jak dobiegnie kurde, do mnie, patrz. Nie dobiegnie, dobrze. Oj, mówiłem, że dobiegniemy. Bardzo pierdo Johanna. No. O, żyje. Teraz do przodu. Jump! To epic. O, fuck. Zaraz będziemy się z nim tuć. Pamiętam to z dema. Zaraz będziemy się z nim tuć. Było demo? No. Ta, będziemy się z nim tuć, więc uważaj. A nie, uciekamy. Jak najdalej i zaraz się przygotuj na bitwę. Dobra, jest męski kibel. Co ty mu zrobiłeś? Zatykował mnie z kibla. Gościu srała, ty mu przeszkadzasz. Ty. FBI mnie tutaj. FBI. Ej, może na przykład weźmy... Czy nie? Hej! Hej! Luke! Listen! Hej! Listen to me! Hej! Luke! Listen! Chodź tu, wbij mnie tu. Czekaj, muszę najpierw może skrzynię pozbierajmy, co naprawdę. Gdzie? Całą eksplorację opuszczasz. Całą eksplorację. Tu jest w ogóle coś. Dobra, to idę się wbić tam. Bo ty coś tu jest tam. Jeszcze pod, na dół można. A nie, chodźmy wpierw do góry. Wpierw do góry. Bo z góry będziesz mógł zejść, a na jak zejdziesz na dół, to już nie wejdziesz. Rozumiem. Taka logika, nie? Się nasuwa. Co to masz dobrego? O, tu jest czerwona roślinka. Mi by się przydała, bo mam jedną zieloną. Też mam, więc złączę. O, mam mam dwa. A możesz mi tam zrzucić drabinę czy coś? Heniu. O nie. Gdzie tam kurde jesteś w ogóle? Ale chyba mogę ci to dać. A nie, to skrzynia jest. O, i punkt umiejętności aż 5000. Ciebie to wszystko pomija. A. Nie, może ci to wrzucę też, czy nie? Hell yeah. Nie, dobra, nieważne. To nim pójdziemy do celu, bo tam jest cel oznaczony, to chodźmy pierwszy w dół. Wow! To jest jakiś dziki John Rambo tutaj był. What the fuck, man? Dojebałeś mnie. Wiem, miło tak, nie? No. Mam teraz wolne kopy i w ogóle. Jeszcze Jake, jak Helena. Jake rzucił, chwycił gościa, który leżał za nogi i pieprznął nim o ścianę, nie wiem czy widziałeś. Widziałem. Co jest z tym kolesiem? On ma słago, ma wirusa tego? Tak mi się wydaje. Swagster? Znaczy on jest synem, nie? Jest synem zawirusowanego Swagstera, nie? Więc wiesz. Jakim cudem kobieta przeżyła seks z Weskerem w ogóle? Jak to... Nie. Tak, pewnie jego pociski... Przeszyły ją jak pociski. Na odległość po prostu, nie? Z pistoletu. Tak. Coś mi przypomina jak z Hancocka scena. Oglądałeś? Hancock. No, Hancock oglądałem, a która konkretnie? Scena? No, co to jest? W seksie tam. A, no tak. Że wiesz, pum. Że przedtem przestrzelił. No. Nie, a jak my z czasem stoimy? 24 minuty.
To następny checkpoint i kończymy. O, proszę, punkt kontrolny. Nope. Trzeba zabić. Ale tak flipa go się zrobił. Chodź tu. No mamy, jak tak, mamy ty tak ładnie pistolet. Chwyciłeś za nogi tego gościa, jak ty to zrobił? Jak kurde, jak to zrobiłem wtedy? Poczekaj, kończymy tutaj? No dobra, kończymy, no bo wiesz, późno się robi, zaraz nie będę mógł normalnie mówić. No, no to dobra. Mam nadzieję, a to teraz twoja kolejka. Tak, mam nadzieję, że wam się podobało, dzięki za uwagę. O kurde, i dostałem heada. I do zobaczenia, i do usłyszenia w kolejnym odcinku naszego Zagrajmy z gry Resident Evil. Czekaj, zabiję go. Tak. Cześć. Siema.